Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Hyundai Tucsona. Jest auto z 2017 roku, jest praktycznie nowy, ma przebieg rzędu 4000 km. Auto zostało wyposażone w silnik 1.6 turbo benzyna o znaczeniu TGDI. Pod silnika G4FJ jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa, doposażonym w turbosprężarkę, generujący moc 177 koni mechanicznych. Z racji, że jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa, zastosowaliśmy tutaj instalację gazową dedykowaną do tego modelu. W tym przypadku jest to instalacja szóstej generacji Prince Direct Liquid Max, czyli wtrysk gazu w fazie ciekłej z wykorzystaniem wtryskiwaczy benzynowych. Zestaw jest ściśle przeznaczony do konkretnie tego silnika, do konkretnie tego nadwozia i ma idealnie działać. Oto poszczególne elementy. Na pierwszym planie widzimy komputer sterujący, jest to jednostka Prince AFC. Tuż obok mamy pompę wysokiego ciśnienia, tutaj z troszeczkę mniej widocznym zespołem zaworów zajmujących się zmianą paliw z benzyny na gaz. Oprócz tego pod maską mamy jeszcze przerobioną pompę wysokiego ciśnienia, oryginalną pompę z auta, która ma dodany specjalny kruciec do obsługi gazu. W wolnym miejscu deski rozdzielczej po lewej stronie od kierownicy mamy zamontowany taki ładny przełącznik. Jest to przełącznik trybu zasilania. Informuje nas on wyświetleniem wskazania w diodach LED ilość gazu, jaka jest ilość gazu w zbiorniku. Jak również możemy manualnie wyłączyć instalację gazową. Silnik na tej instalacji uruchamia się na tym paliwie, na którym został zgaszony. Także praktycznie mamy możliwość nie korzystania z zasilania benzynowego, tylko z zasilania gazowego. Uruchamia się na gazie i do momentu, dopóki mamy gaz w zbiorniku, będzie pracował na gazie. Tylko i wyłącznie, nawet w mrozy. Także nie ma tutaj potrzeby rozgrzewania silnika przed przełączeniem. Idąc dalej, pod klapką wlewu benzyny mamy wlew. Jak widzimy, tutaj mamy taką specjalną wytłoczkę, która pozwala nam zamontować wlew gazu wyglądający jakby to był wlew fabryczny. I ostatnim już elementem jest zbiornik. Zbiornik o pojemności 74 litrów, który pozwoli na przejechanie nawet 500 km na jednym tankowaniu. Jak widzimy, zbiornik jest pokryty takim specjalnym kocykiem. Ma to na celu wyciszenie dźwięków generowanych przez pompę, która się w nim znajduje. Tutaj również możemy zauważyć specjalne uchwyty montażowe, konkretnie pod te nadwozie. Auto z tym silnikiem spala około 10 litrów benzyny, gazu około 12 litrów. Na każdy 1000 km generuje oszczędności rzędu 230 zł. Koszt zamontowania instalacji Prince Direct Liquid Max w Hyundai Tucsonie, w tym przypadku z silnikiem 1.6 turbo o znaczeniu G4FJ, wynosi 9700 zł. Zwrot kosztów montażu następuje po około 42 tysiącach km. Może się to wydawać dużo, tylko pamiętajmy, że to są auta nowe, które kupujemy praktycznie jako nowe i zamierzamy nimi długo i komfortowo pojeździć. W tym przypadku jest to możliwe, montując instalację Prince Direct Liquid Max w Energy Gaz Polska. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.